coś mi się tutaj stało w telefonie coś się wywaliło także poprawiłem i już wszystko jest dobrze także przepraszam sorry bardzo proszę żebyście żeby mi nie posyłali państwo informacji no chyba szaką rzeczywiście że brak dźwięku w czasie wtedy kiedy nadaję bo nie jestem w stanie na nie ani odpowiadać a trochę to przeszkadza w transmisji to jest raz i wrócę zacznę jeszcze raz od samiuszkiego początku proszę państwa mój ostatni post był postęp na poważnie. Ja nie mam zamiaru już więcej komentować żadnej sprawy dotyczących tych ludzi. Nie chcę ich nawet wymieniać, oni już dla mnie nie istnieją. Proszę nie podsyłać mi, bardzo, naprawdę proszę, nie podsyłać mi linków z jakimiś atakami na mnie, co oni o mnie mówią. Mnie to nie interesuje. Rozpoznałem bojem, uważam, że coś udowodniłem. Nie akceptuję tego typu działania. Dlaczego ono takie jest, odpowiedź zostawię na razie dla siebie. Przypuszczam, że znajdzie się jednak pewna instytucja dość dobrze zorganizowana zwana służbą, która to która na to kiedy, na to odpowie i to chyba już nawet niedługo. Nieważne, koniec. Koniec na ten temat. Temat dla mnie nie istnieje, istnieją tylko i wyłącznie dzieci. W styczniu chcę się wybrać do Holandii, tam są ludzie, którzy na co dzień poświęcają się walce z systemem holenderskim mają konkretne przykłady zresztą opowiadanie mi o tym i, i o tym i tam sobie pogadamy, stamtąd zrobimy program, nawet pewnie transmisję na żywo i zobaczycie państwo, jak to i zobaczycie państwo, jak to wygląda. Działają sami, ponieważ jak się okazuje, MNZ im w ogóle nie pomaga, wręcz odwrotnie. Czasami wręcz przeszkadza. Dobra. Koniec. Proszę Państwa, zacznę tym razem od takiej anegdoty, a właściwie to nie jest anegdota, ale historia, którą opowiadał mi mój znajomy psychiatra. Kiedyś to była jedna z Kiedyś to był jeden z bardziej znanych naukowców w tej dziedzinie. Opowiadał mi o swojej pacjence, którą leczył dość długo, młodej kobiecie pacjentka no, miała różne tam choroby, jak się już nie będę mądrzył, tam, bo umurzył słowa perseweracja, derwica natręstw i inne takie rzeczy. W każdym bądź razie sytuacja polegała na tym, że z nią ona nie chciała z nikim rozmawiać, ponieważ oni jej zabronili. Ona w ogóle wszystko robiła to, co ci mityczni oni jej kazali. Na siebie nie robiła nic bez ich zgody. Oni kazali jej iść do łazienki, to szła do łazienki. Oni kazali jej to zjeść, to zjadła. Oni jej nie kazali, to nie zjadła. Oczywiście ci mityczni, oni byli wokół. I po wielu próbach, po wielu żmudnych miesiącach, ponad roku zresztą to trwało, zaakceptowała tego mojego znajomego. No i zaczął, powoli, 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 przez następny rok, prawie półtora, on ją praktycznie wyleczył. On ją praktycznie wyleczył i w trakcie ostatniej rozmowy z nią usłyszał, od niej, że. A wie pan, panie doktorze, dlaczego ja w ogóle z Panem rozmawiam? I dlaczego mi się tak to. I dlaczego nam się tak dobrze rozmawia? A dlaczego? No bo oni mi kazali. I w tym momencie to nie jest kawa, proszę państwa. To jest śmieszne, się wydaje, to nie jest kawa. I w tym momencie on mi mówi, stary, załamałem się. Zrozumiałem, że ja muszę jeszcze bardzo dużo postudiować. Dlaczego to mówię? Dlatego to mówię, że. E, ja też jestem w dziwnej sytuacji, bo jeśli powiem, że ja absolutnie nie wierzę w żadne eksperymenty z broniami jakimiś super, hiper, z gwiezdnych wojen, to usłyszę od, od wielu ludzi, usłyszę, że zabroniono mi to mówić. Są na pewno. Nie wierzę w UFO, nie wierzę w jakieś inne tam historie, nie wierzę w tajne stowarzyszenia, tajne, super tajne organizacje rządzące światem z filmów, z, tak jak to jest w różnych filmach. To natychmiast też usłyszę, zabronili mi to mówić. Przuję, że ja po tym KHT stracę kilku znajomych, a na pewno nazwiecie mnie albo syjonistą, albo już został nazwany izraelskim agentem wpływu. To dobrze, bo doszło do sowieckiego agenta wpływu. Także różne są historie, różne to są historie. Ale naprawdę, proszę Państwa, nie wierzę, póki rzeczywiście nie znajdę na to dowodu materialnego. Nie wierzę w trucie specjalne milionów ludzi. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast osobiście uważam, że rzeczywiście istnieje coś w rodzaju, tylko yy, nie chcę używać słowa, zmowa, powiedzmy układu korporacji, multikorporacji międzynarodowych, które wpływają, w, jest takich yy, kilkadziesiąt, które wpływają na kształt świata. Daleko nie szukać, ale sam nasz kochany Microsoft, czy Apple, czy na przykład yy, McDonald's. Yy, Pizza, te wszystkie rzeczy, które tu wymieniam, to są multinarodowe korporacje, w których rzeczywiście, które rzeczywiście wpływają troszeczkę na kształt świata ekonomię i są w stanie wymusić pewnego rodzaju decyzje. I tak się zdarzało. I tak się, proszę Państwa, zdarzało w mniejszych krajach, że, w jednym, że jeden z fast foodów na przykład zażądał tylko i wyłącznie liternictwa swojego, i ten kraj się ugiął. Dękam się ugią. To są ogromne pieniądze, o których nam się nie śni. Do tego, jeśli dodamy tak zwane banki, ale banki na poziomie banków, a nie podbanków, przepraszam bardzo, bo ktoś mi kiedyś powiedział, że bankierów jest bardzo ciężko zastąpić. Natomiast bankowców można w każdej chwili. I na tym to polega. Oczywiście coś takiego istnieje. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Oczywiście, że to wszystko jest w kontekście zmiany u nas premiera. Powiem jeszcze jedną rzecz, żeby wyjaśnić. Ja swoją pracę w wywiadzie po szkole w Wydziale 11 zacząłem od sekcji, która się nazywała eufemistycznie sekcją syjonistyczną. Były tam m.in. materiały dotyczących różnych lusz, różnych organizacji, zwanych wtedy syjonistycznych, Bnajbryd, inne takie rzeczy. Oczywiście dochodził do tego trochę, dochodziły do tego wszystkiego loże masońskie. Zresztą ja się lożami, lożami masońskimi i masonerią interesowałem dość mocno na studiach ze względów na Archetypy i symbole i nawet napisałem pracę na temat w ogóle symboliki róż masońskich w sensie właśnie konotacji, znaków te wszystkie językowe sprawy z tym związane. Jakąś chyba na czwartym roku pracę napisałem taką semestralną, bo mi kazali. I to oczywiście w czasie przyjmowania o tym mówiłem, no i ktoś to zapamiętał i dano mnie do tego. I przeczytałem sobie wszystkie różne materiały, i co, proszę Państwa, naprawdę nie widziałem tam żadnego wszechświatowego spisku. Z jakimś okiem, i tak dalej, nie dlatego, że byłem, nie chciałem tego zobaczyć, i nie dlatego, że oni mnie zwerbowali, jak niektórzy natychmiast powiedzą, ale dlatego, że wywiad nie opiera się na tego typu rzeczach. Oczywiście były prowadzone eksperymenty CIA i Rosjanie prowadzili eksperymenty parapsychologiczne, prowadzili eksperymenty. Z lekami, na co są dowody oczywiście, a największym dowodem jest chyba nad kółczym gniazdem, który powstał pod wpływem eksperymentów z LSD, chyba Amerykanów. Ken Kesey brał udział w tych eksperymentach. Są różne eksperymenty z lekami, różne historie. Są, rzeczywiście są. To jest prawda. Tylko to wszystko jest tak bardzo prozaiczne, pragmatyczne, i tak opisane i opisane w tak suchy sposób, że naprawdę z tego nie wychodzi. Wychodzi czasami te loże masońskie, to jest widzę, że zabawa starszych panów, czy tam teraz młodszych panów, jakieś cuda po prostu, które, które im się wydaje. I teraz wróćmy do rzeczy. Wczoraj zmieniliśmy premierę. Ja komentowałem w... Republice I trochę mnie przeraził atak, straszny atak, niesamowity. Ja też nie jestem zachwycony akurat z wyboru Mateusza Morawieckiego, ale z zupełnie innych powodów. Po pierwsze, pan Mateusz Morawiecki stanie według bardzo dużym problemem sam z sobą. Jest udziałowcem Santandera, a będzie kontrolował Santandera. To nie tylko ja mówię, bo to usłyszałem trochę w, w jednym z, w jednej z audycji. Prowadził podatek bankowy przecież, gdzie banki praktycznie szczególnie na kontach, już nawet na kontach prywatnych zaczęła ale na kontach spółek strasznie, strasznie po prostu no, czeszą te spółki z pieniędzmi, za wszystko co się zrobi. Nigdy tak nie było, to nawet ja zauważyłem w ciągu krótkiego okresu trwania mojej spółki, że nagle to wszystko zaczęło wzrastać. No i oczywiście sprawy związane z sobą. To mu się też wyciąga. Notabene, ci, co wyciągają tą sprawę z sobą, bo to wyszło właśnie z, lewi, z lewackich i wyszło z kręgów tak zwanego mainstreamu, to przecież bardzo głośno oskarżali przedtem PiS o to, że to on zorganizował te wszystkie, te wszystkie to wszystko. Sowę. No więc nie wiem, kto tam w końcu podsłuchiwał. Czy rzeczywiście to PiS, żeby skompromotować wspaniałych ministrów i wspaniały rząd PO? czy... Po, I potem, jak kretyni skompromito, chcą skompromitować własnego, własnego wicepremiera, no trochę to jest bez sensu. To jest raz. Po drugie, nie interesuje mnie zupełnie, proszę Państwa, pochodzenie pana Mateusza Morawieckiego i przypominanie jakiś tam wzór czy inaczej. To jest zupełnie to jest kwestia lekko wtórna. Dla mnie jest absolutnie nieważne, czy ktoś jest. Żydem, Chińczykiem, Szwedem, Polakiem, Niemcem, Francuzem. Ważne jest, czy działa dobrze dla mojego kraju, czy nie. I tak oceniam ludzi przede wszystkim. A jeśli teraz chodzi o pewną nutkę antysemicką. Która w tym wszystkim się pojawia. Ja opublikowałem artykuł jednego z portali, dlatego że to jest artykuł, który ma pokazać światu pewien pattern, ma wzbudzić, ma utrzymywać, wzbudzić w Polakach antysemityzm. Oczywiście, że część środowisk żydowskich jest w to zaangażowana również i zależy im na tym, ale proszę mi wierzyć, jest bardzo duża część, której, która też tego nie popiera. I ja znam takich ludzi. Ja znam takich ludzi i jeszcze tutaj powiem wyraźnie, no nie będę przedstawiał świadectwa moralności, ale gdyby to był na przykład u nas byłyby teorie Rosenberga, to ja jestem Polakiem klasy A1 od no, dziesiątego pokolenia, także do każdego by mnie przyjęli służby specjalne, by mnie przyjęli, jeżeli to miałoby, być, to miałoby być warunkiem. I mogę to udokumentować, proszę Państwa, ale to nie chodzi, nie jestem również ani antysemitą, ani filosemitą. Obie strony wyróżniają po prostu jakąś rasę, jakiś naród, a mnie to wkurza, bo ja, bo ja, jak widzę, że ktoś okrada kogoś, to mnie nie interesuje, czy to jest, jakiej on jest rasy i jakiej narodowości. Ja go po prostu usiłuję zatrzymać, czy przeciwdziałać tej kradzieży, bo to jest złodziej. Bo to jest złodziej, a to jest złe w każdym języku, w każdej razie. Prawda? Tak mówimy. Jest to absolutnie nieważne. Natomiast, proszę Państwa, my zapominamy również, mówiąc na ten temat, no proszę wybaczyć, trochę dłużej będzie, ale ja muszę to powiedzieć, my zapominamy, że ten cały nasz teoretyczny antysemityzm jest pokłosiem i auty. I nawet sobie nie zdajemy sprawy dlaczego. A otóż, proszę Państwa, lata 44-45, co zrobił towarzysz Stalin? Towarzysz Stalin nie cierpiał Polaków. I również nie cierpiał ZPP, czyli Związku Patriotów Polskich, ponieważ tam byli Polacy, komuniści polscy. On uważał komunistów polskich za pewną wersję imperializmu. Zresztą wiadomo, że on sam ich zniszczył. Nie cierpiał ich i postanowił ich zastąpić. Ale kim? Polakami? Dobrze wiedział, że z Polaka, że Polak zna, może znać pewne granice. Chyba oczywiście zawsze można wybrać specyficznych Polaków i takich wybrał. Ale inaczej? Nie, stworzył biuro komunistów polskich. Do których, w których byli praktycznie sam, sami, były osoby same narodowości żydowskiej. Tak, narodowości żydowskiej, którzy nie znali Polski. Wyciągali ich z jakichś terenów tam dalekich i tak dalej, dawali im mundury, dawali, wrzucali tutaj jako Polaków. Oni tworzyli władzę Polską, a przede wszystkim władzę bezpieczeństwa. To nie byli, proszę Państwa, Polacy. Stalin dobrze wiedział. Osiągnął jedną rzecz. Po pierwsze, wmówił tamtym. Wmówił oczywiście, że Polacy są współwinni za holokaust, bo tak to było. I a potem, yy, a także po prostu także po prostu zaczął napuszczać, po prostu tworzyć pewne takie prowokacje i zachowanie antysemickie. Oczywiście, że w czasie wojny, jak jest w tym artykule, były również takie przykłady, i ja wiem, Boniarz. Moja rodzina, moja babcia uczestniczyła w wydobywaniu dzieci żydowskich z getta i przechowywaniu ich, transportu i przerzucaniu dalej, obezpieczyć, ale byli również ludzie i to był na jej ulicy ktoś, kto chciał te sprzedać, no ale on został bardzo szybko usunięty po prostu. Więc zawsze w każdym tym narodzie będą tacy i dużo Żydów, dużo ludzi, osobowości narodowości żydowskiej o tym wie i o tym pamięta. I to nie jest tak. No niestety, całe to pokłosie Żydów Rosji, radzieckich, sowieckich, stalinowskich, które tutaj przyszło, zostało Polakami, kazano im być Polakami, stworzyło całkiem fajną infrastrukturę. Ja przypominam, że w 1946 roku, w 46 roku było to słynne, czy później trochę odchylenie prawicowo na nacjonalistyczne, proszę państwa. I to odchylę, to za co, za co oczywiście wsadzono gomułkę, ale wsadzono również niektórych ludzi narodowości żydowskiej, żeby było śmieszne. Bo to chodzi, że ofiarami komuny byli także również ludzie narodowości żydowskiej. Ci, którzy byli stąd. Również. I oni, i spotkałem takich w Londynie, którzy uciekali przed komuną. Audentycznie uciekali przed komuną. Nie dlatego, że tu był antysemityzm tylko w Polsce, tylko dlatego, że komuna ich łapała. I to właśnie ci, i oni sami mówili, że to są rosyjscy, radzieccy Żydzi po prostu. Chcę również przypomnieć, że tam na terenach Obława Augustowskiej dniejszej działał oddział NSZ, już to się inaczej nazywało wtedy, złożony z osób narodowości żydowskiej, obywateli polskich narodowości żydowskiej, który został w jakiś sposób tam rozbity. Weźmy to też pod uwagę. Znaj proporcję, mo mocium pani. Następnym błędem które nas prowadzono, to zrobił Gomułka w 1968 roku, ponieważ Gomułka chciał rozliczyć dokładnie lata 50. i całą tą naleciałość. Tylko nie miał odwagi powiedzieć tego głośno, w takich słowach, może nie w takich, ale tak jak ja to teraz mówię. W związku z czym bardzo szybko to środowisko, które nazywam Dzieci z Alei Róż, przerzuciło go, wpakowało go w pewną antysemicką cechę. To środowisko również lat 50., wyeliminowane częściowo w roku 68, zemściło się później w roku 89 i pisze dalej, ale to nie znaczy. To nie znaczy, że wszystkie osoby narodowości żydowskiej są złe, są, nie są patriotami. Nie wszystko. To jest walka również między nimi. I takie hasło i to, co się dzieje wokół teraz postaci pana Mateusza Marowieckiego, jest wręcz wstrętne i to jest woda na ich mły. Zupełnie czego innego należy się obawiać, ale wróćmy do postaci pana Mateusza Morawieckiego. O tym pan powinien mówić. O czym? Dobra, nieważne. I w tym momencie wróćmy do postaci pana Mateusza Morawieckiego. Proszę państwa, nie, najpierw do pani Szydło. Pani premier Szydło była w najgorszej sytuacji, jakiej mogła być. Pis objął władzę po ośmiu latach rządów. I kiedy objęli władzę, ja mówiłem, nie wpadajcie w euforię, bo dopiero się teraz zacznie. Ponieważ ja wiem, przez 30 lat pracowałem w urzędach państwowych i wiem dobrze, co może minister, i wiem, że każdy urzędnik nawet na małym szczeblu jest w stanie zdyskredytować i zdyskontować wszystko, co zrobi minister. A oni kogo mieli, to, co PO zrobiło, to wyczyściło dokładnie, przyjmowało na każde stanowisko swoich. I w to wchodzi pani premier, która ma rządzić krajem. Jak ma rządzić tym krajem? Ma wszystko rozwalić? To jest takie proste? Jak państwo myślą, zniszczyć każdą instytucję, przyjąć innych swoich i tak dalej? Państwo musi działać. To jest jedna rzecz. Z jednej strony. Pani premier zrobiła to, co ja nazywam rozpoznanie boja. W ciągu tych dwóch lat, hejt, jaki się na nią wylał, wykończyłby prawie każdego. Niej nie wykończył oczywiście. Ale te dwa lata mogło posłużyć również zarówno Pisowi, jak i panu Jarosławowi Kaczyńskiemu do obserwacji i do nauczenia, wykształcenia kogoś, kto po dwóch latach zacznie sobie z tym wszystkim radzić. Jest już trochę zrobione, trochę wyczyszczone, ale to nie koniec. Tak może być, tak może też tak być. Prawda? Może tak być. Weźmy pod uwagę. Poza tym my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak się zmienia premiera, to jest jakaś afera. Jakieś różne dziwne rzeczy. Że wszyscy są tak przywiązani do stołka, że ciężko ich odspawać od tego stołka. Prawda? I bronią się rękami i nogami. A tu mamy normalną, cywilizowaną zmianę. Po dwóch latach. Ja chcę przypomnieć, że w drugą kadencję, że w czasie drugiej kadencji PO pan premier tu też nie był do końca i wrzucił panią Kopacz na to wszystko. Prawda? Na ten babagan, który został. I nagle wszyscy zapominali, i teraz tak dziwię się, wszyscy krzyczą, wrzeszczą na pis, prawda? Ja jeszcze dojdę do tego, jak PiSu, jeszcze raz, bo to też trochę muszę dziekciu do tego dołożyć. Ale zapominamy przecież, co było dwa lata temu. Zapominamy o Amber Goldach, zapominamy o tych wszystkich aferach, właśnie o sobie, o tym wszystkim. I nagle oni są źli. Ja też się, proszę Państwa, obawiam rządów pana premiera Morawieckiego, ze względu na to, iż on jest jednak człowiekiem w sumie związanym z tym, co ja nazywam mordorem. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jest. Ale to nie oznacza, że te rządy muszą być złe. Zobaczymy. Ja sam jestem ciekaw wielu rzeczy i ocenię to dość ostro albo bardzo pozytywnie za jakiś tydzień, dwa tygodnie, jak już będzie znany skład rządu. Bo ja osobiście uważam, że trzeba koniecznie naprawić MSZ, ponieważ to, co się dziejeło w MSZ, jest karygodne i każdy to powie, nawet wśród moich znajomych z PIS-u, takich pisowców, zresztą betonowych, wręcz też powiedzą, że w MSZ-cie MSZ dzieje się bardzo źle, że nie ma żadnej polityki zagranicznej, że niektóre wypowiedzi szefów MSZ-u są po prostu śmieszne. I że to jest właśnie chodzenie sł słonia w składzie porcelany. Ja nie lubię dyplomacji, ale tak jest. Uważam, że minister zdrowia, i powiem to otwarcie, ponieważ to, co się dzieje ze zdrowiem w tej chwili, to jest, nawet, to jest rzeczywiście gorzej niż zapo. I, i, I robienie na siłę z tego wszystkiego propagandy sukcesu jest również śmieszne. Jeszcze bym paru znalazł. Uważam, że yy, obawiam się również, że. Yy, Reforma służb idzie w kierunku służb policyjno-fiskalnych. Dzisiaj, jak przeczytałem reformę, yy, czyli tylko i wyłącznie policyjnych, właśnie. Yy, bo jak dzisiaj przeczytałem tą, o, jak to się nazywa służbę ochrony państwa, to mówię: no tak, oczywiście, borem rządzą sami policjanci, oni to robią jako policjanci. Poczekam, czy będzie prawdziwy kontrwywiad. Czy rzeczywiście ma być tylko jednostka analityczna, czyli czytaczy gazet, którym będzie się płacić i udawać legitymację. To mnie interesuje. To mnie interesuje, czy się otworzą na wszystkie strony. Pragmatyzm, proszę Państwa, pragmatyzm. I ja na to czekam. Może. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa w tym wszystkim. Czy chcemy, czy nie chcemy PiS z partią w swoim core, jak to mówią Anglicy, czyli w, swojej, w swoim jądrze, obecnym na scenie politycznej tak samo jak PO, PSL i inne sprawy od początku. I prawie wszyscy działacze tam są obecni od początku. I nagle pojawia się ktoś. Oczywiście Mateusz Morawiecki, który nigdy nie był w sejmie. To jest jego pierwsza robota państwowa, na którą przyszedł. I być może warto poczekać, nie odrzucać się na niego od razu i krzyczeć, że proszę państwa, a to i takie takie rzeczy. Może warto poczekać. Może. Jeszcze raz powtórzę, jeśli Pan premier Morawiecki zmieni politykę na przykład gospodarczą wobec małych i drobnych przedsiębiorstw. Oprze się na tym, na czym się oparła Margaret Thatcher, to wówczas, proszę Państwa, będziemy mieli lepiej. Będziemy mieli lepiej po prostu. Będziemy, to, to, to się uda. To może się to uda. Z drugiej zaś strony też się obawiam czego. Obawiam się również, że PiS zrozumiał, czy że rzeczywiście, mimo propagandy, jaka istnieje, jesteśmy osamotnieni. Ale po czym to mówię? Dzisiaj posłuchałem sobie wywiadu z panem Donaldem Tuskiem w TVN24 Faktach po Faktach. Pani chyba Katarzyna Kolenda go, Zaleska to go przeprowadzała, nie pamiętam kto. Bardzo ciekawy był ten wywiad. Oczywiście kto tam będzie słuchał i tak dalej, nie proszę państwa, trzeba słuchać tego, żeby wiedzieć, jak z czymś tam walczyć, jak się z czymś nie zgadzam, to muszę wiedzieć z czym się nie zgadza, prawda? Otóż okazuje się, że nie jest tak dokładnie, że pan Orban kocha Polskę i nie lubi pana tuska, jakbyśmy chcieli. Okazuje się, że chyba rzeczywiście coś tam jednak nie zatrybiło. I PiS się zorientował, że możemy zostać osamotnieni, a nie żyjemy, proszę Państwa, na Księżycu. To nie jest chóra patriotyczna walka, i na, ja, y, walka jakiejś tam husari pod Wiedniem, nie jakiejś tam bardzo dobrej Husarii, czy jak to mówił Norwid, że to nie jest postrzy, wiecznie rozwinięty na wietrze, postrzelany z sztandar, tylko to ma być dumna flaga i dumny orzeł. I być może trzeba było tej zmiany dokonać, żeby postawić jakiegoś łącznika, który jest jednocześnie prawicowcem i patriotą. Mam nadzieję, że jest, chociaż z programu gospodarczego zaczynam w to wątpić, ale przynajmniej zna tamten świat, wie, jak się w tym świecie poruszać. Może to jest strategia właśnie pana Jarosława Kaczyńskiego. Tego nie wiem. Powiedziałem. Poznamy, zobaczymy, będę pierwszy, który jeżeli zobaczę zmiany w rządzie i zobaczy jakie są zmiany w rządzie, w jakim kierunku to idzie, który go dokładnie skrytykuje, ale nie można od razu skreślać. Poza tym partia rządząca ma prawo zmienić premiera. Dlaczego ma tego nie robić? Że po dwóch latach? No ależ proszę państwa, no to co, że po dwóch latach? Jeśli chce się rządzić dłużej, to po dwóch latach. Poza tym dziwię się również tym, wszyscy żeście głosowali na PiS, Wszyscy tak chcieli, tak kochali, jakie były śpiewy, jakie marsze, jaki był wspaniały pan Duda, jakie coś. I teraz co? I teraz się okazuje, że ja, którego od początku, jak zacząłem mówić, koniec euforii, zobaczymy co będzie. Nie można mieć euforii nazwano zbekiem prowokatorem i cały czas się nazywa. Ja stoję przy nich i ja myślę na ten temat właśnie dość pragmatycznie. I czekam. Czekam. I nie mam zamiaru wycofywać się dlatego, że jakieś są tam między nimi tarcia. Ja sobie przypominam co było po pisie, ale przypominam sobie również, że PO wygrało drugą kadencję, mimo że już były znane afery, już było wiadomo jak oni rządzą. Już było wiadomo co się dzieje. Jaka to jest partia, jak oni wszystko, jak oni jak traktowani są ludzie. I co? I ta większość zagłosowała a gdzie była ta reszta? I teraz jest zaczyna być podobnie, bo nagle nam się nie podoba. My oddamy życie za panią Beatę Szydła. Nikt się nie zapytał pani Beatę Szydło, czy ona jest zmuszona była, czy nie, czy może ona sama chciała. Ponieważ naprawdę dwa lata rozpoznawała bojem, walczyła na pierwszej linii i na nią poszedł cały cios po tych ośmiu latach. Prawda? Dwa lata było mu pewnie potrzebne, żeby przygotować kogoś, to to będzie mógł zdyskontować. Może pani premier chciała odejść? Tym się nikt nie zastanowił na pewnym psychologicznym aspektem tego wszystkiego, prawda? Od razu nie. Jakiś spisek, o, których lubimy, o którym cały czas lubimy mówić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nie sądzę, żeby jakikolwiek obiad z jakimkolwiek osobą o nazwisku przypominającym chyba amerykańską whisky, amerykańskiego bourbona zdecydował, kto u nas będzie premierem. To jest, proszę Państwa, śmieszne. To są procesy społeczne i procesy polityczne, które są tak uwarunkowane, że żaden człowiek o nazwisku Johnny Walker, nazwijmy go Johnny Walker, nie jest w stanie tego samotnie przerwać. To są pewne właśnie tego typu układy, tego typu rzeczy. Wracając do sytuacji, PIS jest w bardzo złej sytuacji, ponieważ wewnątrz również istnieją pewne tarcia. Przy czym prezydent Duda, i to jeszcze raz powtórzę, co powiedziałem, ma dwóch przeciwników. On walczy, prezydent Duda walczy z ministrem Macierewiczem, ale również z ministrem Ziobro. I nie wiem, która, która walka jest dla pana prezydenta Dudy bardziej bolesna czy bardziej niebezpieczna. Wydaje mi się raczej, że z panem ministrem Ziobrą. Nie dlatego, że jest to groźny taki pan minister, ale jest to minister sprawiedliwości, a toczy się o ustrój sądów ta walka, prawda? Bo to, co jest z ministrem Macierewiczem, jest wynikiem błędu konstytucyjnego, właśnie błędu konstytucyjnego, który i każe z jednej strony prezydentowi dowodzić, każe mu być naczelnikiem, zwierzchnikiem sił zbrojnych, a nie daje mu nic. To tylko tytułarnie może się tak nazwać. I tak naprawdę to lepiej, żeby się nie wtrącał. Bo tak mówi konstytucja, przykro mi. Ja to oczywiście spłaszczam, trochę upraszczam, ale to gadać możemy o tym godzinami. Więc to są problemy, przed którymi PiS stanie. I być może potrzeba osoby z zewnątrz. Bo tak, bo pan Mateusz Morawiecki jest osobą z zewnątrz, który te zwaśnione głowy to wszystko w jakiś sposób pogodzi. W dość twardy, pragmatyczny sposób. Zobaczymy. Jedyny, jeden, jeśli się nie sprawdzi, to niestety przegramy wszyscy. Wczorajszy cyrk z wotum, z wotum nieufności, prawda, tym konstruktywnym wotum nieufności, rano wypowiedzi pana Schetyny, pana Lubna, pani Lubnauer i całej tej reszty opozycji, nie pozostawiała żadnych, nie, żadnych wątpliwości. Jak przyjdziemy do władzy, rozliczymy, zniszczymy was wszystkich do ostatniego człowieka. To są groźby. I oni to przeprowadzą, bo zagrożone zostały ich interesy. Mam nadzieję... Że nie stanie się tak, jak mówię. Mam nadzieję, że stanie się o wiele lepiej, że rzeczywiście to się uda. W każdym razie poczekajmy i nie, i nie krzyczmy od razu: albo jesteśmy czemuś wierni i w coś wierzymy, więc miejmy to zaufanie, skoro obdarzamy cały czas PiS i obdarzyliśmy ich większym zaufaniem. PIS robi ogromne błędy, bardzo ogromne, ogromne błędy wizerunkowe, bardzo duże błędy polityczne i ustawę dezobakizacyjną uważam również za na jeden, na jeden z największych błędów politycznych PIS-u. I efektem jest ta cała bałagan, który się dzieje. Też. Jest efektem tego, nieprzemyślaną zupełnie, i ja to mówię wprost otwarcie, mówiłem od samego początku i będę PiS krytykował za to. Uważam, że ich polityka gospodarcza przypomina trochę politykę w stosunku do prywatnego małego biznesu, przypomina dość mocno politykę Gomułkowską. Tak uważam, mam prawo tak uważać czyli obwinianie o wszystko i traktowanie każdego drobnego przedsiębiorcę jako biznesmena, liczenie się tylko z tymi wielkimi korporacjami, to jest błąd. To jest ogromny błąd, I w to, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Uważam, że PiS nie potrafi, że PiS również nie potrafi wyjaśnić w ciągu tylu lat, nie potrafi, nie wie jak wyjaśnić te afery, bo bardzo bo chce być strasznie legalistyczny z jednej strony, wręcz kazuistyczny. A uważam, że ani Amber Golda, ani afery prywatyzacyjnej, tylko i wyłącznie działaniami prawnymi się nie wyjaśni, raczej wyjaśni się działaniami operacyjnymi, ale PIS musiałby mieć służby, które by potrafiły to robić, a ich nie ma, ponieważ zamykają się, że zamyka, że, że zamykają się we własnym sosie. I PIS czasami przypomina jednak oblężoną twierdzę. To są błędy, ale PIS robi bardzo dużo dobrego. I dlatego trzeba go popierać po prostu. Jeśli wymieniamy premiera, to jest to uzasadnione. Ja wydałem tylko dwa, nie wiem, być może się mylę. Jeszcze jedno, zmiana pokoleniowa, proszę państwa. Przecież zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Andrzej Duda są, prawie, są równolatkami, jakby. To jest to samo pokolenie. Oni myślą już trochę inaczej, bo oni są bardziej wychowani w wolnej już Polsce i nie mają tych obciążeń z czasów komuny. A przecież chcemy, żeby to młode pokolenie doszło. Jednak do władz. Więc weźmy pod uwagę, oni się mogą łatwiej dogadać, bo rozumieją więcej niż na przykład, niż na przykład osoby wiekowe. I tu jest bardzo duża odpowiedzialność, i bardzo, i panie Jarosław Kaczyński pokazał duże poczucie odpowiedzialności, nie chcąc być premierem. Ze względu również na wiek, może z innych powodów, nie mnie to rozstrząsać i nie chcę tego rozstrząsać. Nie jestem redaktorem jednej z danej gazety, który by publicznie. Opowiadał o prywatnych sprawach, a tak było. Ani również posłem tam byłym czy obecnym, który też opowiadał o prywatnych sprawach, po to tylko, by przyłożyć. Tak uważam, proszę państwa. Możecie się na mnie obrazić. Ewa Stasinowska, nie, Adam Siemińczyk nie jest, co ja tutaj mam. No zobaczymy. E, proszę państwa, e, po prostu możecie się na mnie obrażać, możecie nazywać mnie agentem syjonistycznym, różne rzeczy, ale ja mówię wprost szczerze, jak to jest. Ja już rozumuję zupełnie nowocześnie. I nie dam się wpędzić w takie historie, właśnie czysto antysemickie, w które właśnie oko pres, bo to było oko pres, chce mnie wpędzić. Wiedząc dobrze, przewidując, jakie będą komentarze, do kogo to trafia. A to jest bzdura. To, to służy nie nam, na pewno to nie to jest, to jest działanie przeciwko Polsce. Robienie takich rzeczy to trzeba wyciszać. No będę po dzisiejszej również niektórych z, w prawach zrozumiałem czemu właściwie służyły prowokacje na marszu niepodległości. Te wszystkie. Wszyscy się rzucili na jednego winnego, czyli chcą zdelegalizować ONR. Ja się z ONR-em mogę nie zgadzać, oczywiście. Mogę. I nie, nie zgadzam się z wielu wypadków. W wielu wypadkach z ich takim podejściem, mam prawo, ale jestem absolutnie przeciwny delegalizacji jakiejkolwiek partii politycznej, która nie prowadzi działalności terrorystycznej. Chyba, że ta partia polityczna zacznie prowadzi działalność terrorystyczną. Jestem przeciwnikiem, bo to w tym momencie spowoduje o wiele gorsze skutki, o wiele trudniej. Z każdym trzeba rozmawiać. Nawet. Ze swoimi własnymi wrogami. Trzeba rozmawiać, proszę Państwa. Ja staram się i zawsze starałem się rozmawiać z każdym, zrozumieć jego punkt widzenia. Nawet, a im bardziej się z kimś nie zgadzam, tym bardziej staram się go zrozumieć. Postaram się trochę mówić na ten temat na spotkaniu wtorkowym, na wspólnej, które będzie poświęcone spotkanie jest ze mną. Ja mam mówić o, że będę zresztą, ktoś mnie wspomoże na no to benę, bardziej bardzo ciekawie. Mam mówić o prowokacjach wobec Marszu Niepodległości. Ja chcę przypomnieć, że te prowokacje za czasów po były bardzo ostre. Tutaj to było w praniu i tu widać ewentualnie zamieszanie się jakichś czynników zupełnie zewnętrznych i zupełnie obcych. Zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie. Dobrze, a ktoś tutaj będzie tak. Panie Piotrze, jakie są prawdziwe przyczyny? Kto zmieni premiera przy ponad 40% poparcia? Eee, nie wiem. Nie wiem, jakie są prawdziwe przyczyny. Tą prawdziwą przyczynę jedną wymieniłem. Być może pis nagle zorientował się, że to nie jest tak, że nie ma przyjaciół, że Polak Węgier to nie dwa bratanki, bo oni mają własną politykę. Że tak naprawdę to. I zostajemy nagle sami, że rzeczywiście ten cały bankstersko-lewacki, ten cały banksterski korporacjonizm europejski zaczyna nas po prostu jednak ignorować i przegrywamy. I może potrzeba, proszę Państwa, kogoś, kto zna ten świat. Jeszcze raz to powiem. I może to była przyczyna. Oczywiście, premier Szydła, Szydło kojarząca się jednak z pierwszym etapem, czyli zmian, czyli tym wejściem w środowisko całkowicie wrogie, środowisko PO. Prawda? I to wczoraj, co ja też powiedziałem, powtórzę dzisiaj raz jeszcze ja odebrałem te przemówienia i pana Skateny i całej resztę w czasie tego dyskusji, jako takie wezwanie do i ostrzeżenie urzędników państwowych każdego szczebla, łącznie ze służbami, policjantami i innym. Uważajcie, bo my przejdziemy, rozliczymy każdego. To jest wezwanie do bierności czyli do jakby oporu do nieangażowania się w zmiany proponowane przez ministrów a proszę mi wierzyć urzędnik za biurkiem jest w stanie naprawdę załatwić o wiele więcej niż minister a przede wszystkim zdyskredytować zmiany tego ministra ja to wiem bo to minister będzie potem odpowiadał w opinii publicznej a nie on tak jest u nas więc może to jest ten powód, proszę pana. Ja nie wiem, po prostu nie wiem. Nie potrafię Państwu powiedzieć czekam sam jeszcze raz mówię czekam na nowy rząd. Zobaczymy, co będzie. Powiedziałam wyraźnie, co jest do poprawy z tych, co, mu, z tych, co tutaj mu, na razie. Jest o wiele więcej rzeczy, którą powinien Pis poprawić. Moim zdaniem również powinien, bo ogromnym błędem PiSu było wpakowanie się w telewizję publiczną i wzięcie na siebie całego odium, bagażu z czasów jeszcze prezesa Szczepańskiego, czyli z czasów epoki sukcesu i odpuszczenie na przykład TV Republika. Zupełne na chwilkę, dlatego że na miejscu PiS bym jednak zadbał o TV Republika, żeby mieć w razie czego własną telewizję. Własną telewizję, a proszę mi wierzyć, ja również nie znoszę propagandy, często propagandy TVP. Oni mnie zresztą nie znoszą. Poza tym też niby są tacy, tacy, tacy pro, tacy tego, ale tak naprawdę... To w momencie, kiedy ja powiedziałem o islamie, to co powiedziałem normalnie, prosto i konkretnie, to się strasznie nie spodobało. Jak to można tak mówić, proszę państwa? No właśnie. Morawiecki zna się tylko na podatkach, nie myśli o małych i średnich przedsiębiorstwach. Pani Ewo, nie wiem, zobaczymy. Inaczej się myśli z pozycji Ministerstwa Finansów, ale inaczej myśli się z pozycji premiera. Tam się odpowiada nie za kawałek, ale za całość, za całość. Rządy technokratyczne przegrywały, bardzo mocno przegrywały. Premier winien łączyć jedno i drugie, proszę Państwa. Nie wiem. Premier odpowiada również i za kulturę, za politykę historyczną, politykę zagraniczną. Będzie w tym uczestniczył, będzie tego twórcą, a nie będzie tylko siedział z kalkulatorem i Excelem i będzie tam patrzył na różne rzeczy. Prawda? Zobaczymy. Nie wiemy w jaki sposób pan Morawiecki sprawdzi się w tej roli. Ja bardzo bym chciał, żeby się sprawdził i naprawdę dobrze mu życzę, bo yy, miał dwa lata czasu na dwa lata właśnie na przygotowanie się, na zobaczenie dziur, wszystkich słabych pół, rozpoznanie słabych punktów i uniknięcia pułapek, bo część pułapek zdetonowała czasami sobą samą, przepraszam panią premier, ale tak to czasami wyglądało, pani premier Szydło. Pan Morawiecki już jest w o wiele lepszej sytuacji, bo już, bo już wie mniej więcej, co gdzie się spodziewać i może dalej rządzić. Może to była powoda. Tak, proszę Państwa, pomyślcie, ale nie deprecjonujcie od razu. Nie ma sensu. A ja Wam obiecuję, że jeżeli zobaczę, że uznam, jeżeli uznam że idzie to w jakimś złym kierunku, czy tak mi się będzie wydawało, pierwszy to powiem, bo ja się nie boję, bo ja nie jestem z PiSu. PiS mnie uważa za wroga, ale widza też mnie uważa za wroga, więc w związku z czym ja jestem. Sam dla siebie. Proszę Państwa. Tak to wygląda. No pieniędzy brakuje. Panie Adamie, mnie też. Mnie też. No i co mam zrobić? Co mam zrobić? No wziąć kredyt, jak mówił pewien Pan, który był w Polsce prezydentem przez przypadek. O. Do tego jeszcze, o właśnie jeszcze wracając do, do prezydentów, teraz tak mi się to właśnie kojarzy. Sorry, że takie chaotyczne dzisiaj, ale Trochę mnie to wszystko przedłużam również, ale trochę mnie to wszystko wkurzyły te wpisy. Rzeczywiście ja jeszcze dawno takiego hejtu po prawej stronie przeciwko członkowi rządu, który prawa strona kocha, nie widziałem. To jest chore miejscami. Ale do dzisiaj, dzisiaj obejrzałem sobie również z panem Lechem Wałęsą wywiad który to mówił, bo on jest dość czytelny, więc można było widzieć. Poczekajcie. Wrócimy to was wszystkich wsadzimy. Wszystkich was gdzieś tam wsadzimy, coś tam zrobimy, prawie żeby wywieziemy na Syberię. Oczywiście nie tymi słowami pan prezydent powiedział, tylko innymi, ale takie było wrażenie. I to jest też robienie propagandy. Może pan Morawiecki potrafi temu przeciwdziałać. Może nie. Zobaczymy za jakiś miesiąc dwa. A dlaczego to tak długo trwało? Ciężko się zdecydować, mniej więcej dlatego również, że zdaje się, że ci, którzy to wymyślili, którzy tą grę i którzy w to zagrali, dobrze wiedzieli, jaka będzie reakcja. I ta reakcja się niestety sprawdziła i też może chcieli to opóźnić trochę. Nie to, że się ukrywa jakieś tam ciężkie sprawy i tak dalej. Także tak to wygląda. Proszę Państwa, w, w niedzielę będzie KHT. No Macie radzić. PBS, premiera na prezydenta miasta. Nie, tam słyszałam, że nie, 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 pani Bata Szydło ma być, pani Edyto ma być chyba wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy społeczne. Bardzo ważne jest, ponieważ ona te sprawy też dobrze zna. Na tym polega dowcip. E, dobrze. Zaraz. Eta, jacy prezydenci Polbos Pikos i Dos, dobrze. Dajmy sobie spokój. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu bardzo na dzisiaj. W niedzielę o 19.30 KHT Questions and Answers. No i cóż. Ja jutro mam swoje pierwsze szkolenie. Zobaczymy, jak to, jak, to, jak to mi wyjdzie. Też mam tremę. Cały dzień pracuję. W niedzielę trochę odpocznę. Może coś tam znowu wymyślę. I spotykamy się. Przygotowujcie pytania. Dziękuję Państwu. Dobranoc. A jeszcze jedno. Kot był, ale uciekł, bo kot strasznie miał czał. Proszę Kizia. Kizia jest strasznie wściekła, bo zaspana. pana pożegna się z państwem. No, do widzenia, Kisiu. No, do widzenia państwu. Dobranoc, miłej niedzieli i miłego weekendu. Weekendu, nie weekendu. Chociaż nie wiadomo, co lepsze.